Halo, cześć, witajcie, to są Ryfek. Witam w kolejnym majzaczku, w którym dzisiaj gram na klawiaturze. Więc będziecie słyszeli, jak klikam, bo gramy dzisiaj Baphometem. A sobie wbiłem na stronę z modami i widzę, że ta postać się wyświetliła mi od razu. Co on się tak ładuje, ty? Chciałbym zobaczyć opis itemu, a nie wiem, jak na klawiaturze zobaczyć opis itemu, bo ja zaczynam z jakimś itemem tu na starcie. Trzymam ten kontrol i nic mi to nie daje. Może tutaj tabulator czy coś. Ty, nie wiem, aż podłączę kontroler, chciałbym zobaczyć opis tego itemu, bo ja wiem, że mogę tą postacią szarżować, ale totalnie nie wiem jak, a na stronie opisu moda nie jest o niej nic napisane, oprócz tego, że ona szarżuje i ma jakiegoś battle rage'a. A mówię, klikam dwa razy. O, spacją! What the fuck? Skąd ja znam ten dźwięk? Walnąłem w ścianę i się zdenerwowałem. Nie wiem, kurde. Dobra, zaczekajcie, bo na... Czemu nie działa to na klawiaturze, na kontrolerze? Powinno się wyświetlić. Ostatnio trzymany item. Jak przytrzymam sobie to. Nie, nadal nie działa ten opis. O kurde. No to dzisiaj, drodzy widzowie, jestem zdany na moje tutaj podświadome... Co ja gadam w ogóle? Nie wiem, co ta postać robi. Zaraz się przekonam. Co ja klikam? Dobra, lecimy. Wiem, skąd znam ten dźwięk. Wiem, skąd znam ten dźwięk. Chyba. Czy to nie jest dźwięk z Kroka? Kojarzy ktoś tę grę? Kroka? O, i teraz rzeczywiście się wyświetla i ten reminder, ale na tamten nie. To ciekawe. Kto kojarzy Kroka? Jest Gigakoksem. To jest gierka z mojego dzieciństwa, gdzie się gra takim krokodylem. Gra 3D. I tam się zbiera jakieś kryształy i ratuje jakieś owłosione małe stworki. I tam chyba były te owce, tam na koniec każdej mapy jakaś była, że się zbierało owce. Kurde, na 100% to jest dźwięk z Kroka. O Jezu, jakie tutaj po prostu wspomnienia, jaka nostalgia z tego. Niesamowite. Dobra, tylko tak, ja tutaj sobie skaczę, no i jest elegancko, fajnie mogę bić. Problem jest taki, że ja mam bardzo mały damage. Dostałem jakiegoś rage'a, jak ostatnio otrzymam obrażenia. Jestem ciekaw, czy ja tego rage'a dostaję za każdym razem, gdy otrzymam obrażenia, czy to jest totalnie losowe, może przy zabiciu przeciwnika podczas tej szarży. Jezu, ale naprawdę wspomnienia z Kroka się odblokowały tutaj. Do dzisiaj mam tę grę na płycie w ogóle, w sensie na płycie, nie mam Kroka, tylko mam CD Action. Wydanie chyba z roku 2001, pamiętam. I tam jest Krok. I ja nie wiem też, czy nie Tomb Raider może na tym CD Action mam. O kurde. Pokazywałem wam tę płytę na, nawet do dzisiaj pamiętam, 17 streamie z Rimworld na drugim kanale. To było jakieś pół roku temu. Gdy pokazywałem wam różne rzeczy z dzieciństwa tam na tym streamie, zapis jest cały czas dostępny, jakbyście chcieli zobaczyć, a my lecimy na kolejne piętro. Pokazywałem wam właśnie moje gierki na płycie różne, te CD Action, gierki na kartridżach, na Pegasusa, karty samochody, o kurde, karteczki Dragon Balla, to było... Debeściak, karteczki z Dragon Balla, to jest coś, z czego jestem mega dumny, że to mam, mimo że to nie ja kupowałem, tylko moja siorka. W sensie moja siostra, kupowała za pieniądze od babci i rodziców. I to miało być niby wspólne, ale... I ja to teraz mam. Dobra, co? Jaka ta za głupoty. Przydały mi się jakieś itemy, które coś robią, gdy dotykam przeciwników. Bo bym mógł sobie szarżowywać wziomali i zadawać obrażenia, na przykład jakimiś orbitalami. To by było spoko. Dry Baby nie jest jakieś najgorsze, tak szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o te itemki, jakie moglibyśmy dostać, bo jak teraz się wszarżuje i wbije w jakiegoś przeciwnika z pociskiem, Dry Baby możliwe, że przez ten pocisk przejdzie. No i się aktywuje i dostaniemy rzeczywiście obrażenia. Dostaniemy ten efekt zadający obrażenia każdemu przeciwnikowi w pokoju. No tylko nie wiem, jak ten rage ja. No chyba jak po prostu otrzymam obrażenia, to się załącza rage. Całkiem spoko, bo wystarczy jeden raz otrzymać obrażenia i mamy zwiększony damage na... A tu na pokój tylko, a nie na całe piętro, no tak.
No to raczej na walki z bossem tylko. Wątpię, żebym tego używał jakoś specjalnie często w zwykłych pokojach. Totalnie losowo, gdy po prostu otrzymam obrażenia. Nie, ale te owce jak... Ja jestem na 90% pewny, że to jest owca z kroka, nie? Jak to nie jest owca z kroka, będę w szoku. Jak wy wiecie, skąd to jest, napiszcie mi koniecznie, ja muszę wiedzieć, czy to jest owca z kroka. Jak tak, to... O kurde, nie no, wspomnienia z dzieciństwa, serio. Kolejny HP up, strasznie dużo czerwonych serduszek mam. I co ten mikrofon dzisiaj taki czuły jest, no. Dalej go jeszcze dam. Co tutaj? Ja bym sobie zablokował Devil Room. Ja jakoś dzisiaj czuję Devil Roomy, moc Devil Roomów. Lecimy na kolejne pięterko alternatywne. Ja bym jeszcze tylko zobaczył, czy tu nie ma czasem jakiegoś klucza do kupienia. O. No trochę syf, bo nie mam jak wejść do Treasure Roomu w tym momencie na kolejnym piętrze. A nie powiem, wolałbym tego Treasure Roomu nie omijać. No dobra, drosik, raczej żaden kłopot. No i mówię, jaki inny item armię zbytu byłby dobry. No bo co, ja bym się wbijał przeciwników, jeszcze obrażenia szarże bym zadawał, plus Ariesa jakbym miał. To wygląda w ogóle jak Aries ten item, tylko czerwony, nie? Ten nasz item startowy. Dobra, to jest szarża, efekt dry baby, no i jest elegancko, jest elegancko. Solharcik, ciak, wejście darmowe do Curse Roomu jeszcze raz. No i elegancio, black karcik, jeszcze więcej zdrowia, super. Może będzie jakiś sacrifice room i bym sobie tam oddał zdrowie, może bym jeszcze poszedł na walkę z mega szatanem dzięki temu, bo no jak sobie zablokowałem szansę na angel roomy, to może być z tym kłopot. Dobra, tutaj jest Treasure Rooming, do którego niestety nie mam jak wejść. Tutaj Super Secret Room może? Tak jest, kluczyk. Ooo, Tear Zapik. Cię bym wysadził. Kluczyk, super. No dobra, jeszcze tu wrócę, bo ten Tear Zapik za potencjalnie piątkę to byłaby super rzecz. Shard of Glass, boże, nienawidzę tego itemu. Jak otrzymamy teraz obrażenia, będziemy krwawić i wystrzeliwać dodatkowe pociski. Ogólnie to nie jest złe jakieś, ale do dobrego i temu przedmiotowi naprawdę daleko. Dobra, tu się kręcimy jak kupa w sedesie. To jest, do dzisiaj kojarzy, to mnie tak rozbawiło, bo to był tekst jednego odcinka z Brainiaka. Jak byłem mały, oglądałem Discovery Channel. Tam był program właśnie Brainiak. Jakoś tak miało to wejście, takie eksperymenty naukowe na śmiesznie robione. I pamiętam, że oni robili jakiś eksperyment, że coś się kręciło i pan lektor przeczytał to. Ja nie wiem, kto był lektorem tego, ale wiecie, pewnie jakiś knapik albo coś takiego. Knapik to nie, ale ten taki z brodą i długimi włosami mi się wydaje, że tam był lektorem. I mówi, że coś się kręci jak kupa w sedesie. Ja miałem wtedy 7 czy 8 lat, jak to oglądałem, i mnie to niesamowicie rozbawiło. I do dzisiaj używam tego tekstu, mimo że to był jeden tekst jakiegoś serialu naukowego, który oglądałem prawie 20 lat temu. Boże święty. W tym roku będę miał 27 lat. Od czasu, jak miałem 7 lat, minęło 20 lat. O, dużo. Ja ciekawe, czy jak ja otrzymam teraz obrażenia, to jeszcze w tego Battle Rage'a wejdę? O nie! To trzeba zakończyć, bo to mi zdejmie przecież tarczę z tego. To mi zdejmie tarczę z Losta, nie mogę krwawić. Dobra, to włącza mi Battle Rage'a, więc to nie jest wcale takie najgorsze, ale bez kitu. To by mi zdejmowało tarczę z Losta. Tu tego nie chcę, tego nie chcę. Zamieniamy się w Lościka. Tu biorę bomby. I lecimy sobie dalej. Bahamet to w ogóle jest niby postać ta. Ten posąg w Devil Roomie. Tak jest opisana ta postać, że Bahamet to jest ten posąg diabła w Devil Roomie. On właśnie przedstawia Bahometa. Nie wiem, czy tak jest. Ufam na słowo. A my lecimy na walkę z bossem, do której jest kurcze bele, kurde bele, całkiem daleko. W ogóle ty, ja wczoraj na odcinku mówiłem, że się
wkorbiłem w oglądanie odcinków Naruto. Wkorbiłem, wkorbić. Wkorbić. Czyli inaczej mówiąc, wkręcić. A tak dużo z was usłyszało tam co innego. Ja nie wiem, mylicie uszy, głusi jesteście chyba. Jakby tam co innego słyszeliście. W ogóle co innego to nie miałoby sensu, ale... Kurde, nie family friendly ryfek. Hej, Soul of Eden tutaj na tę część noża z wielką chęcią. Zmieńmy ten item na losowy item z gry. No i damage up, jeszcze runa. Jeszcze Soul of the Lost. Co nie jest takie najgorsze, jak idę na Devil Roomy. Do końca podejścia, bo... jeden item z Devil Roomu w ten sposób mogę sobie zgarnąć za darmo. A pan tu Dry Baby mnie kryje, żeby mnie... boss, który kręci się jak pupa w sedesie, nie trafi. No i elegancko. Co tu mamy? No i to są itemy. Grow Hormone, Speed Up, Damage Up. Jestem ciekaw, czy ten Speed ma wpływ na jakkolwiek nasz damage na przykład. No trochę mnie to denerwuje, że mamy postać, za którą rzeczywiście totalnie nie wiem, co robi jeden item startowy. Domyślam się jako tako, nie? Ale... fajnie jakby było napisane dokładnie, co to robi. Do sklepu nie idę, bo mam 10 coinów, ja bym jeszcze postarał się dostać może tego tier z upa. Z Secret Roomu. No już się bałem, 20 coinów wydane, ale jak dla mnie worth it, to bym wysadził. Mamy bardzo fajne statystyki. A ja pigułom dzisiaj, ja wam coś kurde nie ufam. Ja coś wiem, że wy macie plan sprytny, ale chyba taki, żeby mnie tutaj porobić. Mam bardzo nieśmieszny żart rasistowski odnośnie tej postaci i go nie powiem. Jakbym nagrywał w 2015 roku ten odcinek, to bym go powiedział. Ciekawe, czy kiedyś toczymy koło i znowu taki bardziej edgy komentarz, content będzie akceptowalny i popularny. Strasznie dużo osób mi pisze, żebym przeszedł na Kika w ogóle jakiegoś. Ja nawet nie wiem, co to jest. W sensie wiem, że to jest jakaś strona do streamingu a la Twitch, bo tam można mówić wszystko i robić wszystko i w ogóle. Ale słyszałem, że tam podobno jest po prostu głównie content zrobiony dla hazardzistów. To jest w ogóle strona chyba założona właśnie przez tych streamerów, których zbanowali na Twitchu, bo nie mogli już streamować hazardu. Jakoś mnie to specjalnie nie interesuje, a tak jak ja wielokrotnie już mówiłem, nawet na Twitcha też nigdy nie przejdę, bo... no po prostu tu mam całe community wokół YouTube'a i totalnie nie widzę potrzeby rozdzielania tego na inne platformy. No, Twitch ma rzeczywiście ten jeden plus, że łatwiej tam o nowego widza. YouTube raczej na streamach szczególnie poleca te filmiki cały czas raczej tej samej widowni. Ale czy mi to przeszkadza? Nie za bardzo. No te 100 tysięcy subów chciałbym wbić, no to takie marzenie z dzieciństwa. Osacam za każdego familiara, plus jeszcze Soul of Lilith. I mamy big fana Elegancio. Soul of Lilith. Dobra, idziemy jeszcze szukać treasure roomu, walka z bossem. Ja bym się pośpieszył, może byśmy zdążyli jeszcze tutaj na... ała! Przepraszam, wydarłem się. Na... boss rush. Bo się posrasz. O, zapomniałem powiedzieć w ogóle. Dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam chyba. Jutro odcinek o 18 też wyjdzie. Ale jutro wieczorem, właśnie koło 18, odnośnie Twitcha, chyba na Twitchu streamuje Kasaczek, wbiję do niego na streama najprawdopodobniej i będziemy sobie grali koopa u niego na streamie. Tak więc zapraszam do Kasaczka na streama jutro wieczorem, właśnie chyba koło 18 powinniśmy jakoś zacząć. Będziemy grali koopa, a może w następnym tygodniu nawet nagramy
odcinek wspólny z koopa tutaj do mnie na kanał, może Magiego jeszcze przekonam, jakiś tydzień koopa zrobię, może do Madzi napiszę, czy by nie chciała zrobić przerwy z grania w Wiedźmina i kolejnego koopka by zagrała. Dobra, walka z bossem, lecimy. Ło, Fallen, super, super, panie Fallen. Do widzenia, panie Fallen. Bej, o kurde. No i dobra, teraz otrzymacie obrażenia. To nie jest My Shadow, to jest Judas is Shadow, kurde. No i po co grać postacią z modów, jak mam lepszą postać tutaj. Fajne itemy. Ja bym wziął wszystkie. Ciach. Ciach. Soul of the Lost. Ciach. No i elegancio. Co piętro? Tak jest, tak jest. Boże, jak mi w brzuchu burczy. Nic nie chcę jeść dzisiaj, tak mnie zęby bolą, że ja się zaraz posram z bólu, nie? Tragedia jest po prostu, te druty nowe, te pierwszy dzień po założeniu nowych drutów. Naprawdę, ja się czuję, jakby mi zęby miały wypaść zaraz po prostu. A mówię, tak mam teraz krzywe zęby, nigdy nie miałem bardziej krzywych zębów jak obecnie. Eee, ty, co tak szybko spadłaś ręko? O ty chamie, już się przestań śmiać, nic ciekawego nie mówiłem tutaj. Co robi nur w zamku? Benef, truje lochy. I teraz powinienem wejść do tego pokoju, bo ona powinna zrobić mua, 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 mua. Dobra, co ja gadam w ogóle? Drodzy widzowie, zapraszam was do hedonistycznej grupy o nazwie Wir. Nie będę rozwijał skrótu tej grupy, aczkolwiek kto zna ten skrót, może napisać w komentarzu, co on oznacza. Serdecznie zapraszam. Pierwsze spotkanie za tydzień w Skierniewicach. To jest dobre, Technology Zero, które w ogóle ja się dowiedziałem, że bije obrażenia zależne od naszych. Ja byłem pewny, że... Znaczy, to, że bije obrażenia zależne od naszych, to wiem, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Ostatnio w komentarzach pisaliście, że to bije jakoś chory damage. I normalnie to nie jest jakoś dużo warte i tak, bo... no to Technology Zero wali te pociski między pociskami, te lasery między pociskami, więc... Jakoś specjalnie łatwo tym trafić nie jest. Natomiast, gdy mamy pociski, które się w przeciwniku zatrzymują, no to już się robi ciekawiej. Na przykład, gdy mieliśmy parę odcinków temu właśnie Technology Zero w połączeniu z C-Section. No to po panie, kto to panu tak... No dokładnie. No i jak się przyklejają te pociski i ten laser non-stop bije. Jeszcze jak on bije wtedy. Jeszcze jak. O, karta full, nawet nie muszę szukać tutaj na kolejnym piętrze skrzynki czaszki dupy, znaczy się z X-em. Tak więc jest luz. Tutaj ciebie zabije, większa szansa na Devil Room. A co tu? Nowy magazyn Scooby-Doo. Nie no, to jest naprawdę... I jak mówię, jak jest parę tekstów, które do końca życia ich nie zapomnę, nie? Że jak jest na przykład właśnie 100 trzeba lubić, to mi się od razu kojarzy, że... Jak mówię o czymś kiepskim, co jednak można lubić, to mi się kojarzy zawsze ten tekst właśnie z Kabaretu Moralnego Niepokoju, jak jest ojciec z synem, z Mariuszem, jest to trzeba lubić. Odnośnie siedzeniu przy żulu w tramwaju, jak wali. Orbital, spoko na tą postać. Latanko, też gituwa, tylko ja bym to zrobił w odwrotnej kolejności. No nie, bo to nic totalnie nie zmieni. No niestety, oba itemy tutaj będą dosyć drogie. Trudno, trudno. Ja mam jeszcze wskrzeszenie się jako Dark Judas, więc nie martwię się tym jakoś specjalnie. Chociaż kurde, ta spacja fajnie działa i nie chciałbym jej raczej tracić. Dobra, lecimy na walkę z bossem, karta full. Jest gitowa. No, to jeden z tych tekstów też, który do końca życia nie zapomnę i będę cały czas myślał o nim. To jest właśnie a kto tu, albo co jest tu. Jest zawsze po prostu w bani a kto tu, nowy magazyn Scooby-Doo. Była kiedyś taka reklama w telewizji po prostu i tak mi zapadła pamięć, że masakra. Saturnus, jeden z moich ulubionych pocisków. Pocisków. Jeden z moich ulubionych efektów. O, przejdźcie do crossbow, co ty gadasz? Na walkę z... Wolkę. Na walkę z bossem raczej zdążę. Pyromaniak, odporność na eksplozję. Tak jest, jeszcze leczenie się z eksplozji, ale jak będę Dark Judasem, to dużo nie zmieni.
Soulheartów nie wyleczę. No i co? Walka z bossem? Ja bym powiedział, że jeszcze nie, bo tego zdrowia jakoś specjalnie dużo nie mam. Jakby były dwa itemy z Devil Roomu, wolałbym mieć możliwość wzięcia obu. A wydaje mi się, że jeszcze jestem coś takiego w stanie ogarnąć. Jakiś HP apik tu mógłby się trafić na tej postaci. Jeszcze czerwone serduszka mieć mogę. Więc zobaczmy, czy coś się w tym treasure roomie jeszcze ciekawego trafi. I w smaskara 2183. Całkiem niezły damage. Idę szukać jeszcze sklepu. No ale w sklepie o to zdrowie już trochę trudniej. O ty, rozwala go, lol. O, damage up, super. Ale jest jazda tutaj. Co to jest za damage? Sister V jest bardzo łatwy bosik. Oła, nie skacz na mnie. O, ostatnio Gosia narysowała bardzo ładną postać Lokiego. Muszę w końcu pokazać pracę z facebookowej grupy. Dzisiaj widziałem nawet komentarz pod tym, że ktoś by chciał zobaczyć tak narysowanego innego bossa. Otóż chciałby, żeby tym bossem była Sister Viz. I w nawiasie musiał dopisać bardzo łatwy bosik. Już mi się to podoba, że to weszło po prostu do leksykonu tekstów z Ajzaczka, nie? Nie do zmiany. Ej, dobra, ty, bo ja nie zdążę na ten boss aż zaraz jednak. No ciężko, ciężko, dobra. Do sklepu się wrócę potem. Lecę na ten boss rush, bo nie chciałbym go ominąć jednak. Pomagamy sobie szarżą. No i minutka na walkę z matką. Turbo luz. O, szansa na Devil Room tak jakoś specjalnie dłużej nie ma. No ale mówię, jakby jednak się rzeczywiście trafiła, wolałbym zdrowia mieć więcej. O Jezu, nawet ty bez Soulhearta, ty dziadu, ty żulu, ty patolu. O, druga część przemiany w Gapiego. I Soulhearciki, okej, okej. Kolejne drugie życie. No trochę, trochę gówno. Wziąłbym familiara, bo on chyba będzie All Stats Upem małym, nie? No tak jest. Dobra, karta full, lecimy do sklepu. Lecimy do Kresumu też. I tam Gapiego. A nie widzę, co tu jest. Ja nawet tego otworzyć nie mogę, bo nie mam tych. Czerwonego kawałka klucza. A to gówno trochę. Ej, no gdzie ten sklep? No, ile można szukać? Damage upa dostaliśmy, super. Boże, ja mam damage 25 teraz. Jak ja będę miał przecież jeszcze damage zwiększony na Dark Judasie, to w ogóle będzie jazda. Ale fajna nawet ta postać. No to trochę mocna się wydaje, bo ta szarża rzeczywiście. No może jak ktoś jest nowym graczem. A tu jest lock up, to bym wziął. Jak ktoś jest nowym graczem. Ej, tu był lock. What the fuck? Zmieniło. Ej! Ej! Oszukali mnie! Banda! Tylko cygana teraz kojarzę zawsze. O, właśnie tak samo jak mówię, że oszukali mnie. Nie mogę powiedzieć normalnie, oszukali mnie, tylko oszukali mnie! Muszę jak cygan to powiedzieć po prostu. Z YouTube'a, z filmiku sprzed 18 lat, nie? Dobra, całe piętro. Tak jest. Lecimy dalej. Dobra, na tym piętrze, jakby był Devil Roomik, to bym już się zabił. I może zamienilibyśmy się w tego Dark Judasa. No ten damage, powiem wam, że kusi, kusi. Kusi, kusi ten damage, no. Tylko weź teraz jeszcze do Sensor Harta. Tier zapa dostałem. Ja nie wiem nawet, czy to nie jest czasem tier delay. Jeden z niewielu w grze. Kurde, jeszcze teraz jakbyśmy zostali gapim. Lock up, super. Ale byłaby jazda. Odporność na eksplozję. O, ciekawe jestem. Czy Kasaczek jest youtuberem family friendly? Nie wydaje mi się. Jak parę jego odcinków sobie przypomnę, wydaje mi się, że czasami przeklinał. No i jestem teraz ciekaw, czy ja u niego na streamie będę family friendly, czy nie. Raczej nie. Raczej nie. Tak więc jak wiecie, jak tam będę na tym koopku, jak wszystko wyjdzie, to raczej się spodziewajcie rywcia, a nie rywka. Dobra, mówię, Soulhearty zostawiam, bo nie wiem jak tu będzie z...
Devil Roomem potencjalnym, czy będzie w ogóle Devil Room. Ale jeśli tak i się zabije w nim, to chciałbym mieć Soul Hearty do podniesienia na potem jako Dark Judas. Mang. Tears Up, zadziała? Zadziała! Dobra, ja się zabijam. Jazda, 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 jazda. No nie! Bydlaku ty. A co to robiło? O, przemiana w lewiatana. Co mi da jeszcze chyba zdrowie, nie? Ta. Kurde. Chciałem umrzeć. Dobra, zabijam się. Olewam te szarże. No nie dadzą mi się zabić. Nawet nie mogę się bombą zabić, bo mam odporność na eksplozję. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Hold PhD, trochę syf. Chociaż range downy, mam dobry range. O nie, to mi jeszcze black karta daje, ty. No gdzie ja mam sobie damage zadać? O. 54 damage'a. 55 damage'a. Oj, najlepszy rocznik na coinach, pozdrawiam, mój rocznik 97. 97, zgłoś się. O fuck, dobra. Co ja, pięterko, walka z bossem za nami, lecimy dalej. No już się teraz zmieniłem, bo szanse na to, że ja dostanę teraz Devil Room, zbyt duże nie są i tak. A szkoda tracić tego Soul Hearcika. Ty, ja nadal? O lol, ja nadal mam te itemy, what the fuck? Jakim prawem? O, to zessa tutaj. Bez kitu, jak ja nadal mam te szarże? Nadal nie mogę mieć aktywnych, co ciekawe. Co jest super w ogóle. Powiem wam, że jakby była normalnie postać, która miałaby statystyki Isaaca, ale miałaby na dodatek jeszcze trinkecik, że nie może mieć itemów aktywnych, ja bym ją bardzo lubił grać, bo kurde, dostawać dużo itemów beznadziejnych aktywnych przez całe podejście, gdy masz już jakiś jeden dobry, to jest tak denerwujące. A tak to rzeczywiście większa szansa na statapy. I widać po tym podejściu, widać po tym podejściu, rzeczywiście. Nie, na 100% to jest skroka, na 1000000% to jest skroka. Mszlach! Jakoś tak on zawsze gadał. Ojejku, nigdy nie przeszedłem kroka. Może kiedyś się wezmę za niego. Seria premium na drugim kanale z kroka. O kurde, ciekawy pomysł. Dobra, to wygląda dokładnie jak droga do walki z bossem. Tutaj Super Secret Room? Niestety nie. Isaac! Ciężka, ciężka walka z bossem, nie powiem, że nie. Backup mógłby się przydać. Kurde. Ile ty dajesz Soul Heartów? 2. No to za 2 niech będzie. Chociaż czy to się opłaca? Nie za bardzo. Z 1 damage'a, za 1 zdrowia mniej. Średnio opłacalne, ale niech będzie. Jestem głupi. Walka z bossem, ale przed nią miejmy nadzieję, że jakieś zdrowie do kupienia, którego nie ma. Dobra, tu już widzę, że jest więcej zdrowia. Mongo baby. Przemiana w coin joint, elegancio. Sci-fly w domu. A ja bym wziął to, sulfuric acid, rozwalanie tych kamieni za free. No, wydaje się być całkiem spoko. Jest tu crawl space gdzieś? Halo, halo! Halo, halo! Kurde, nie ma, ale gówno. Lock up. I range up. Lock up i soul heart i klucze. I soul heart i range up i lock up. Boże, ile lock upów. No ja chyba nie mam żadnego efektu zależnego od szczęścia, nie? Więc to trochę słabo, szczerze mówiąc. Płać mi te pieniądze na maszynę. Ja wiem, że stracę przez to damage, ale wypadałoby mamonkę wpłacić. Options za 7 też bym kupił. Lepszy efekt działania kart też. Kurde, drugie Wheel of Fortune, ale gówno.
No i co ja tu dostanę? Soul Hearta, bardzo spoko. Dobra. No nie mam niestety żadnego efektu na walkę z bossem. Chciałem jakiegoś samonaprowadzające pociski, byłyby teraz najlepsze. Ale to ten Technology Zero jest super przy tych naszych pociskach. Ha! Szarża. O Boże, ja tu nic nie widzę. Nic nie widzę! Technology Zero jest super! Na conjoint, to chciałem powiedzieć. O Jezu, jak ja biję! Ojejujujuju. I nadal mam 9,7 szczęścia. 9,7, znowu najlepszy rocznik, pozdrawiam. Boże, czajcie, że zaraz ćwierć wieku minie? Masakra. Mnie najbardziej rozwala, że jak ja chodziłem do podstawówki, mówiłem o tym kiedyś, ale się powtórzę. Jak ja chodziłem do podstawówki, mieliśmy tekst hymnu szkolnego, który leciał w XXI wiek. XXI wiek i idziemy w XXI wiek. Jestem ciekaw, czy zmienił się ten hymn. No bo w XXI wiek już weszliśmy 24 lata temu i śpiewanie tego w 2005 roku to jeszcze miało sens, bo idziemy w XXI wiek rzeczywiście. A teraz... No, ciekawe. I tak wiecie, rok 2050, moja podstawówka cały czas w XXI wiek. O kurde. No musiało to się zmienić. O Jezu, co tu tak miga? Ej! Aż mnie oczy bolą, what the fuck, co tu było? Dobra, całe piętro, lecimy na... Kolejne. Co jest po obecnym? Kolejne, tak jest. Boże, jak jestem głodny, co ja dzisiaj jadłem? Jedną frankfurterkę i jajko, ale nic nie mogę jeść, bo mnie tak zęby bolą, no. Głupi aparat ortodontyczny. A jeszcze się umówiłem teraz do chirurga, za miesiąc jeszcze mi ósemki będą wycinali. W sensie ósemki, ósemkę, myślałem, że się dwie naraz wycina. A pan doktor powiedział, że ho, 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 nie tak prędko. Proszę pana. Jedną naraz. Dwóch panu nie wytniemy. A ja mówię dlaczego, a on mówi, bo nie. I już się nie kłóciłem. No. Jestem ciekaw, jak jest po wycinaniu ósemki. Bo on powiedział, że jest luz. Ja się nasłuchałem. To działa, jak nie mam aktywnego? Nie działa. Nie pozdrawiam. Ja się nasłuchałem. Aha, super, plecak. Mogę dwa aktywne nosić, gdy nie mam aktywny. Cieszę się. Ja się nasłuchałem, że wiecie, jak wycinają jedynkę. Boże, jedynki. O, jakby wycinali mi jedynki, to bym wyglądał dziwnie. Jak wycinają ósemki, to z kimś musisz pojechać, żeby ktoś ci odebrał. Nie możesz jeździć autem po tym i tak dalej. Ja go tak się go pytam, a on: Kto pan taki głupot nagada? Kto pan to tak spiera? No. I podobno to jest normalne znieczulenie i tyle, nie? A nie, że... Znieczulenie w sensie punktowe bardzo mocne, nic się nie czuje i tyle, a nie, że... Jakiś głupi jaś, jak tam się tam nazywa, że się... przymuli rzeczywiście na sen. Jak ktoś z was miał wycinane ósemki, to... mógłby się podzielić ze mną informacją, bo się trochę cykam. O, to dobre jest nawet. Zabawne znaczy się, dobre to nie jest, ale zabawne to na pewno. Dobra, lecimy. Śmieszną gierkę w ogóle też, powiem wam, ostatnio pobrałem, demo ściągnąłem, jak ja kocham dema w ogóle na Steamie. Kurde, naprawdę. Ja wcześniej, żeby ogarnąć grę, czy będę w nią grał, to często pobierałem z torrentów. A zazwyczaj było tak, że mi się nie chciało tego szukać na torrentach i tak dalej, więc w ogóle dałem sobie spokój i nie grałem w żadną grę. Albo kupowałem i rzeczywiście zwracałem, ale no z tym zwracaniem to też jest troszkę więcej zachodu niż po prostu sobie grę ściągnąć. A teraz jak są te dema na Steamie, super są, naprawdę. Ściągam demo i naprawdę wiem, czy... Za dużo powtarzam naprawdę. I wiem, czy w tę grę pogram, czy nie. Ściągnąłem sobie grę, żebym wam nie składał, jak się nazywa, tylko Steama włączę. Cosmoteer demo. Taki kurde symulator tworzenia statku kosmicznego. Zagrałem sobie wczoraj półtorej godzinki jak na razie i chyba wiem, że jak będzie na promocji, to sobie rzeczywiście kupię.
i pogram. Wolę la kapa, czy wolę to? Nie no, polidaktylia. Tak jest, lubię więcej paluszków. Lajkonika najbardziej. Pach, pach, pach. Dobra, lecimy dalej. Przecież podniosłem... ole gówno. No i tak ten item był beznadziejny i go nienawidzę, więc spoko. Lecimy dalej. A tamtego itemu nie brałem, bo to jest Orbital Grida, który blokuje pociski. Ale niestety nie tylko przeciwników, ale też moje. A jak ja mam sobie Milka i Triple Shota i Conjoint, to... nie wyglądałoby to chyba zbyt dobrze. Gdyby mój Orbital wszystkie te moje pociski blokował. Ale dobry item. No, więc jak szukacie symulatora statku kosmicznego, całkiem fajne. Takie prostsze RimWorld w kosmosie. Wydaje mi się, że gra jest jeszcze we wczesnym dostępie. Rzeczywiście tam jeszcze jakoś aż tak mega rozbudowana się nie wydaje, ale... no demo jest do pobrania. Początek trochę trudny był dla mnie do ogarnięcia, ale... po tych pierwszych 15 minutach już wszystko naprawdę się wyklarowało i... Lubię gry, które mają połączenie trochę symulatora. Tam robiłem jakieś misje, zdobywałem pieniążki, ale właśnie najważniejsze dla mnie było to, że mam po prostu możliwość budowania statku swojego kosmicznego. I to mi strasznie dużo radochy dawało. Digas. No i dobrze, bo tego zdrowia za dużo nie mam. Lecimy, walka z Blue Baby. Pierwsza faza. Druga faza. Trzecia faza. No i zostałem tym gapim. Kurde, ja tutaj bym na delirium poszedł bez problemu. Ale niestety, niestety się nie trafiło. Dobra. A nie, ja was jeszcze nie żegnam, bo jeszcze Izakl dzisiejszy, zapomniałem. Tak więc dajcie mi chwilę, zmienię scenę. ZW. O, nawet mam kamerkę podpiętą, bo plecaki nagrywałem godzinę temu. Dobra, lecimy. Izakl, Harmodzik. Wczoraj był Serpent's Kiss, a nie grałem, zapomniałem. Przesoki, czasami po prostu zapominam o tym. Magic Mushroom, standardowo. I ten pasywny, czyli już będzie trudniej. Boże, nic nie trafiłem. Ej, z flesza tylko, okej. I ten pasywny z flesza, nie z item roomu. Sprawdźmy, czy jest z walki z bossem. Dinner na przykład. Nie z boss roomu. Brown albo grey. Szary albo brązowy, ciekawe. Z flesza. Nie z item roomu i nie z walki z bossem. Szary item z devil roomu raczej bym tutaj leciał. W devil roomie szare itemy wszystkie gapiego na przykład. Gapis... Tail był ostatnio. Gapis herbal jest brązowy. Też nie z devil roomu, ty. Jest brązowy, okej. Okay. Jest z Wrath of the Lamb. O, to nie wiedziałem. Kurde, nie Beggar, nie boss room, nie item room, nie ultra secret room, nie unikat, nie devil room. Angel Room albo sklep? Spróbujmy Angel Room. Z Angel Roomu brązowy item. Holy Grail? To jest brąz? Trzy pasywne, nie Angel Room. Latanie to daje. No bo nie heal ani HP stat. Z Secret Roomu ten. Sznur. O Jezus, jak to się nazywało. Transcendence? Transcendence. No jessa! Łatwe, łatwe dzisiaj. Rzeczywiście. Ja grałem Harmoda. Coming soon, coming soon. Dobra, to jeszcze długo. Normalnie z Infinite to będę, nie wiem, odcinek cały z Izakl robił może. Zobaczymy. Dobra, ja wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiejsze podejście to nie było, ale gówno. I tyle. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa.